biorąc kilka słów zagadnienia, przeglądałem kalendarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jednego z jednych agent Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydając jeszcze podglądałem całego reżimu i zwrócił moją uwagę taki obraz Henryka Rodakowskiego, prawie rodziczek błagający króla Jana Sobieskiego o pomoc dla Wiednia przeciw Turkom. Ja tutaj mogę pokazać. Pomyślałem, że ten jeden z najczęstszych motywów w polskim malarstwie XIX-wiecznym, bo to jest i u Grodgera, i u Branta, i w wielu innych miejscach, wrócił w publicystyce politycznej w ostatniej części bardzo dużo, bo nie wiem, ojciec Knawic pyta, czy znajdzie się jakiś Sobieski, czy choćby Wołodyjowski, inny publicysta pyta, prawicowy pyta, czy świat i Polska przypadkiem nie potrzebują nowego Sobieskiego. To jest pewnym dość ostrym sporze z takiej kontradykcji do tego, o czym powiedział Aleksander Smolarz. Nie można patrzeć dzisiaj na to, jak część opinii wypowiadających się o roli Polski w polityce zagranicznej i ideologii, że to polskie podejście, że to polska idea może uchronić od czegoś Europę. To jest takie klasyczne w naszym myśleniu, ale czasami idące zbyt daleko. Ja mam wrażenie, że odpowiemy się tak czasami pójdzie zbyt daleko. Myślenie w kategoriach historii i w kategoriach specyficznej roli Polski w Europie. Ja bym chciał zwrócić uwagę na trzy filary, które widzę, że mają się niebezpieczeństwa, bardzo klasyczne te filary. Pierwszy to Polska w Unii, drugi to Polska na wschodzie, trzeci to Polska w NATO. Gdy przyjrzeli do mnie różni ludzie z Zachodu, a miałem takie spotkanie kilka na przykład z inwestorami przed wyborami, oni pytali mnie to osoby, które odczytywali jako zbliżoną do prawicy, co się stanie, jakie są gwarancje, że nowy rząd nie będzie, nie wiem, prowadził polityki, która może być niebezpieczna, nie wiem, w warunkach Unii Europejskiej. Ja im wtedy opowiadałem o polityce w stosunku Jarosława Kaczyńskiego do Komisji Europejskiej w latach 2005-2007. Opowiadałem im o tym, że niezależnie od tego, że było wrażenie jakiegoś sporu, to polska polityka gdyby ją analizować poprzez fakty, a szczególnie wiodącą wówczas kwestię, jakieś koszty ówczesnej polityki, czyli były dwa takie, czyli nowski, ale przede wszystkim embargo rosyjskie, było wcielenie proeuropejstwa w swoim wyrazie. To znaczy trzeba tu wspomnieć rolę zakończoną sukcesem Ewy Ośmieckiej, która prowadziła te negocjacje zakończone w Samarze deklaracją Angeli Merkel, która uznała spór z Rosją za spór unijny. Czyli możemy powiedzieć tak, że był to spór, ale zdecydowanie spór wewnątrz Unii, do tego jeszcze obudowany bardzo wysoką kompetencją wewnątrz Unii, znajomości wewnątrz unijnych relacji międzyinstytucjonalnych. Wydaje mi się, że z tego punktu widzenia jednym z problemów dzisiaj jest fakt, że poprzedni rząd zdecydował się zrezygnować z rządu Komitetu Integracji Europejskiej, bo dzisiaj widać, że ten urząd był i dobrym transformatorem zrezygnowanym w całym rządzie w relacji z instytucjami unijnymi i jednocześnie był dobrym akumulatorem całego, zbierania z całego procesu przedawstwiennego, który nie jest jednak tak odległy od naszego dzisiejszego czasu. No, obecnie, kiedy obserwujemy ten spór z Unią, czy spór właściwie z Komisją, zależy na tym, żeby to bardzo precyzyjnie definiować, przydałaby się instytucja, która już na poziomie nazwy, ale także też na poziomie tych kompetencji i zdolności do transferowania całej wiedzy, nie sprawiałaby wrażenie, że relacje rządu z instytucjami Unii Europejskiej to są relacje zagraniczne. Tylko traktowała jako obrębny typ relacji, które dotyczą działań wewnątrz Unii Europejskiej. Jeśli do tego dołożymy mi się wspomnienie w dyskusji, decyzji Komisji Europejskiej z ubiegłego tygodnia o tym, żeby wstrzymać to postępowanie precedensowe, choć młode przecież, na poziomie wobec Polski, to obawiam się, że pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji, czy biorąc pod uwagę otoczenie polityczne Prawa i Sprawiedliwości, pewne trendy, które się pojawiają, łatwość takiego frontalnego ataku na Unię, która zresztą koresponduje z częstym w tym polskich komentatorów
To są jedyne klasy wobec niemożności rozumienia instytucji i relacji międzyinstytucjonalnych, które stały się kluczowe. I zewnątrz Unii powstało niebezpieczeństwo, że zwykły spór Unii, nawet bardzo ostry, czyli na przykład spór polityczny lub spór międzyinstytucjonalny, zamieni się w takie zasadnicze zakwestionowanie bycia w Unii. I na pierwszy raz, jak to obserwuję, widzę takie niebezpieczeństwo. Czyli krótko mówiąc, gdyby zostawić realną politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007, powiedzmy wystąpieniem berlińskim Robertowa Sikorskiego i jego głównym przesłaniem odnośnie do wspólnych instytucji, to mielibyśmy ustalony pewien stan, który tak naprawdę dotychczas nie był w żaden sposób ryzykowany przez nikogo. Mam wrażenie, że teraz, jeśli Polska stanie się przedmiotem drugim z instytucjonalnych w Unii, to moim zdaniem nie chybnie nastąpi, czyli ambicji Rady, Komisji, Parlamentu Europejskiego, możemy być taką zabawką Europy na dłuższy czas, ale konsekwencją może być szalenie poważne, dlatego że konsekwencją może być ustanowienie swego rodzaju mechanizmu, pewnego mechanizmu przedakcesyjnego. To znaczy, że będzie taki efekt nauczycielki, która już nam przyjrzała Polski, powiedziała, bardzo Polski odrobiony, ale jak znamy otwarty tornister, to rzucimy o tym na matematykę, na spodanku z braku czynnych wymienionych z drugiego tygodnia i zacząć taki proces, do którego Unia jeszcze, biorąc pod uwagę logikę, dobuduje sobie cały swój aparat, który będzie nie kończący się historią szalenie negatywnie wpływające na szereg decyzji zapadających każdego dnia, na posłowie, na poziomie komisji czy rady, dotyczący konkretnych spraw Polski. Druga sprawa to jest cała sprawa. Punktowo, moim zdaniem, jeżeli będziemy pytali periodyzację polskiej polityki wschodniej, to ona się ostatnio, okres zacznie się w 2004 roku, późno jesienią, a skończy się w 2014 roku w marcu. Znaczy, wydaje mi się, że decyzja czy pewna intuicja polityczna, jak to opisywać jeszcze o tym, żeby się nie angażować na wschodzie, zapadła na poziomie rządowym, to widzicie szczerze ministrów na Majdanie. Ja uważam, że nie licząc, nie wiem, co publicznie mówię, to w obecności ministra Szkolskiego, nie licząc aspektu językowego, na którym się wszyscy skoncentrowali. Ta lista dawała Polsce szansę na realny udział w procesie. I interpretuję sytuację tak, że później na poziomie rządowym, ja rozumiem, że na poziomie premiera, to jest moja autorska interpretacja, ona mówi, że ani za tym, że nie przeciwko komu. Podjęto decyzję, by w tym procesie tak głęboko nie uczestniczyć. Brak wsparcia politycznego w naszym systemie politycznym, konstytucyjnym, rządowego, ludzie rzeczy blokują dalej ministra spraw zagranicznych. Ja tak rozumiem tą sytuację. Do tego jeszcze ostatnim akcentem takiego normalnego polskiego pełnego uczestnictwa w polityce wschodniej była wizyta Poroszenki 4 czerwca. Następna sprawa została w moim przekonaniu zamknięta podczas szczytu w Normandii. Podczas spotkania w Normandii. I znowu można dyskutować, czy dobrze by było, czy nie, gdybyśmy byli w tym procesie. Ale na drugim nie da się dyskutować. To znaczy, że jesteśmy wyciągnięci z tego procesu. Bardzo trudno jest w momencie, kiedy się jest wyciągnięty z takiego procesu, kiedy się zmieniło uczestniczy, do niego na normalnych prawach wrócić. Nie dotykam, ale nie tytułem komplementu, tylko na tym, że niektóre osoby tak lecą na tej sali, bo konferencja, która odbyła się, no nie w tej sali, ale zorganizowana przez naszych gospodarzy, to uwielbiam analizować ze studentami. Zapomniana konferencja, jedna z tych konferencji, to się zakończy się od konferencji od Baden-Baden na rezultat żaden. Czyli 2006 rok, luty, kiedy udało się wam zgromadzić sytuację, kiedy Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej, na tej sali, powiedzmy umownie, to było w tym sytuacji, jak pamiętam, i Włodzimierz Raczyńskiego, i Aleksandra Kwasniewskiego, i liderów opozycji, na dwudniowej debaty o tym, czego Polska chce w polityce wschodniej. Kiedy wracam do tych wystąpień i dyskusji, nie jest zapomniany, mamy tam rejestr polskich, jakbyśmy powiedzieli, marzeń. W sytuacji, kiedy Polska nie była jeszcze pełnoprawnym członkiem Unii. Proszę porównać skalę ambicji polskiej polityki zagranicznej z tamtego czasu, włączyć tak do kilku wystąpień z tej dwudniowej konferencji bardzo merytorycznej i głębokiej i zobaczyć, co nam dzisiaj z tego zostało. Jak nas było stać w sytuacji, kiedy tylko wyobraźmy się jako błąd z zewnątrz,
kiedy się nie ustawiał zagraniczny, jako głos wewnątrz, a podstawowa gdzieś obok nas europejska polityka sąsiedztwa. Od 2014 roku nie ma żadnej całościowej, i to oczywiście to się skończyło na tym całościowym głosem w ramach Partnerstwa Wschodniego. Uważam, że ryzykujemy teraz bardzo dużo, że na koniec jeszcze nas wtedy wciąży. Przy tym wszystkim, żebyśmy wyciągnęli naszych sojuszników z zachodu na dzikie pola i zostawili bez porady, co dalej zrobić. Czyli jeśli ktoś zostanie, to na to zapisane tak, żeby Polska zwykle oszalała i wyprowadziła zachód na dzikie pola, a potem się zobaczy. Brakuje dzisiaj całościowej wypowiedzi, całościowego stanowiska polskiego w sprawach istotnych dla Unii, szczególnie w sprawach wschodnich. Trzeci punkt to jest Ameryka. Amerykę zostawi w takim razie w części ministrowi rozsądowi. Chcę tylko powiedzieć jedno. Tutaj też potrzeba zwiększyć do żałości, to znaczy patrzenia na Amerykę trochę przez mikrofon. Rozumienia instytucji międzyinstytucjonalnych, rozumienia relacji międzyinstytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych, rozumienia relacji między polityką zewnętrzną a wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych. A z tego nas pewnie mogą wypływać ciągle wnioski, że Stanach ktoś to będzie bardzo czysty, jeśli my w Polsce powiem, że bardziej kocham Amerykę niż Niemcy. Trzeba wrócić do 1989 roku, do wystąpienia Busha w Mogącji, gdzie została wydeklarowana ta, to jest to kolektywne przywództwo w Europie, to się nie zmieniło jako doktryna. A zatem jeśli zakładamy, że warunkiem efektywnego dialogu z Rosją, w takim stanie, w jakim Rosja jest, nie poświęcam tam teraz uwagi, lub zdolność do odstraszania, a ta zdolność do odstraszania może być zagwarantowana tylko przez Amerykę, to droga ku temu celowi w żadnym razie nie wiedzie przez osłabienie relacji z Niemcami, przez osłabienie relacji z instytucjami wspólnymi Unii Europejskiej. Przed świętami Tymoty Kajów zaprosił mnie na taką wycieczkę jednodniową do Jodzie, gdzie studenci organizowali przez dwa dni dyskusję. Testowali różne warianty negocjacyjne dotyczące konfliktu na wschodzie. I muszę powiedzieć, że to było dla mnie traumatyczne wrażenie, na długo to zapamiętam. Przez dwa dni wściekło przygotowani studenci i pracownicy różnych think tanków testowali się w różnych wariantach negocjacyjnych. I Polska mogła też wygrać w tych negocjacjach, a testowaliśmy różne możliwości. Także na przykład lepsze ocieplenie z Rosją i tak dalej, i tak dalej. Wiecie z tego jasno, Polska mogła to wygrać tylko w jednym wariancie. W wariancie, kiedy instytucje wspólne Unii Europejskiej są silne. A to znaczy, że nie wystarczy tylko, żeby była Unia, ale w naszym interesie jest także, żeby była silna Komisja. Dziękuję bardzo.